Przegrywacie wysoko 0-4, ale trzeba przyznać, że ten początek mieliście obiecujący, bo było kilka sytuacji, w których mogliście strzelić gole. Tak, na pewno w tej pierwszej połowie to wyglądało trochę lepiej. Więcej byliśmy przy piłce i mieliśmy tam 2-3 sytuacje, które zakończyliśmy z uderzeniem na bramkę i mogliśmy to lepiej wykorzystać i można by ten mecz wyglądał inaczej, ale no, na początku drugiej połowy od razu traciliśmy bramkę z rzutu wolnego i no i potem następny błąd przy staniu fragmentu i wynik był taki, jak jest. No, dla nas niedobry, ale na pewno pod Beskidzie jest dobry przeciwnik i będę walczył do końca o awans. No i nasz cel jest na tej drugiej stronie tabeli i mam nadzieję, że w tych następnych meczach będziemy grali lepiej. Powiedział pan o tej szybko straconej bramce na początku drugiej połowy. I czy to był taki punkt, w którym załamał się wasz plan na drugą połowę? No, na pewno nie może się załamać w 46 albo 7. 48 tam było. Albo 8 minucie. Czyli można na to zareagować, ale Na pewno było trudniej, jakby był stał 1-0. Macie za sobą już mecze i z Podbeskidziem, i z Wartą, i z Stalą Mielec. Trener na konferencji prasowej przed chwilą powiedział, że najcięższy wyjazd za wami. Myśli pan, że to jest takie światełko w tunelu na tę rundę, że teraz teoretycznie słabszymi rywalami będziecie się pojedynkować? No, nie można się uspokoić, że jak mówi pan, że teraz będą jakieś łatwe mecze albo co, ale no, na pewno u siebie musimy zbierać punkty i jakieś punkty przynieść też z boisk przeciwnika. No. Patrzymy na następny mecz i ten jest doma u siebie z Grudziądzem, który też przegrał wysoko i no, mam nadzieję, że się ujemy po meczu cieszyć. Dzisiaj Wigry straciły tutaj w Bielsku-Białej 4 gole. Jesienią, gdy przyjechał pan tutaj ze Stalą Mielec, też Stal straciła 4 gole. To wspomnienia z Bielska-Białej niezbyt miłe dla pana. No tak, na pewno też dlatego, że zawsze stracimy takie bramki, że stadion świata. Że tak, chłopaki uderzają i jakieś okienko albo co. No. Już mówiłem później, że to jest niemożliwe. A też tak było dzisiaj, że myślę też gol na 4-0. No, bardzo dobre uderzenie i bramkarz też nic nie zrobi. No, to ciężko bronić.